Witamy Państwa w piątkowy poranek. Mówimy dzień dobry i zachęcamy do tego, by oczywiście po porannej kawie czy herbacie zajrzeć do najnowszego magazynu miejskiego Opole i kropka. No i taki kubek na przykład jak ten, który trzymam ja, niebawem otrzymać, ale szczegóły za moment, na końcu naszego spotkania. Internetowa wersja już jest. Jeśli Państwo zajrzą na stronę www.opole.pl, to będą mogli już teraz, tak jak ja wczesnym rankiem, a niecierpliwie się, żeby zajrzeć, co tam wewnątrz numeru jest, przeczytać. Natomiast po południu już we wszystkich ekspozytorach w mieście najnowszy numer Opolej. Będzie dostępny. Katarzyna Dąbrowska na okładce, czyli aktorka, która zagrała główną rolę żeńską w serialu Behawiorysta. Mówi między innymi właśnie o pracy przy tym serialu, mówi o Polu, które bardzo, bardzo lubi, które wręcz pokochała. Marzy jej się występ na scenie amfiteatru, bo również jest wokalistką, piosenkarką. Natomiast serial Behawiorysta mówi, że był niezwykłym przeżyciem dla niej i praca w Opolu również. Ponadto, co znajdą Państwo w numerze, a mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. O tym, skąd brać siłę do pracy ze zwierzętami, o tym rozmowa z osobą, która prowadzi na co dzień niezwykle piękne miejsce znajdujące się tuż pod Opolem, czyli Fundacja AVI. Jest o tajemnicach opolskiej katedry, to z kolei bardzo ciekawa rozmowa dotycząca właśnie tego, co w katedrze się znajduje, a niedawno przecież bardzo ciekawe archeologiczne znaleziska tam zostały odkryte. Stąd też i rozmowa z dr Magdaleną Przysiężną-Pizarską. Ponadto w numerze między innymi o tym, jak zgubić zbędne kilogramy w nowym roku, o kulturze, o tym, jak opolskie firmy działają na rynku także i światowym, bo tym razem mowa jest o firmie, która już 40 lat znajduje się na rynku, czyli Selt Sun Production Systems. No a na koniec to, o czym mówiłem, czyli konkurs. Serdecznie Państwa zapraszam do tego, by spróbować swoich szans na to, by wspólnie świętować 6. urodziny kropki. Dokładnie właśnie 6 lat temu pierwszy numer pojawił się w Państwa domach. No a teraz jest okazja, tak jak mówiłem, by zdobyć między innymi taki właśnie jeden z kubeczków. 66 kubków na urodziny kropki. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie i otrzymać taki limitowany kubek i to w ulubionym kolorze. Zapraszamy, szczegóły na stronie opole.pl, tam już najnowsze elektroniczne wydanie kropki. No a my Państwa zachęcamy do tego, by przejrzeć tę lekturę od deski do deski.